Witajcie wszyscy, nazywam się Jarogiel Działo, jestem z Topic Marks. Jesteśmy firmą, która zajmuje się analizą i procesowaniem tekstu wszelkiego rodzaju, blogów, artykułów, również maili i dokumentów w repozytoriach klawiaturowych. O czym będzie prezentacja? Tutaj nie chciałbym, żeby to była prezentacja ściśle o produkcie, oczywiście o produkcie coś muszę powiedzieć. Natomiast chciałbym przedstawić drogę, którą przeszliśmy całkiem niedawno z Krakowa do Doliny Krzemowej. To jest plan prezentacji. Jak ktoś mi kiedyś zasugerował, dobra prezentacja, jak i dobry film powinna zacząć się od trzęsienia ziemi, a że mowa również o Kalifornii. Wobec tego przedstawiam listę największych katastrof ostatniego stulecia. To jest trzęsienie ziemi w Japonii, trzęsienie ziemi w San Francisco 1906 rok, o, czy choćby niedawne całkiem trzęsienie ziemi, które nawiedziło wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. A to wszystko jest jednak niczym w porównaniu do niebezpieczeństwa, które grozi nam każdego dnia. Dziennie produkuje się, a w świecie powstaje 60 tysięcy nowych websajtów, 1,5 miliona artykułów na blogach, 10 milionów, bardzo dużo kontentu. Naukowcy obliczyli, że gdyby cały ten kontent pakować do ciężkiej rurki, każdy wie, jak to będzie. Czy ktoś z Państwa wie, czyje biuro to jest? Jak widać, stosy papierów, stosy dokumentów. Nie wiem, zupełnie poważnie pytam, czy ktoś z Państwa za to może zdjęcie? To nie jest ani moje biuro, ani biuro. To jest Al Gore. Dokładnie, także. To jest Al Gore, wybitny ekolog, jak to niektórzy twierdzą, co w tym wypadku można poznać jedynie po żabie wiszącej na ścianie. I tutaj dochodzimy powoli do definicji problemu, który mamy. To jest krótka definicja problemu, a mamy zbyt dużo do przeczytania. No właśnie, czy ktoś z Państwa dotarł choćby do tego momentu w tekście? Ktoś dotarł? Być może teraz. Więc proponujemy rozwiązanie. Niech zatem komputer, skoro tyle potrafi, tyle nam ułatwi, niech komputer pomoże nam czytać. Topic Marks, nasz serwis, potrafi analizować w sposób semantyczny, a może później powiem, o co chodzi, a generować streszczenia, podsumowywać, a tagować oraz znajdować relacje w tekście. Może krótki przykład. Mamy stronę o klockach Lego. Artykuł zbyt długi do przeczytania dla niektórych, więc używamy naszego serwisu, wrzucamy artykuł do naszego serwisu Topic Marks i już po chwili możemy dowiedzieć się paru rzeczy, które być może wystarczą do zaimponowania kogoś przy piwie w knajpie. I widzimy, znowu widać, ale widzimy, że na przykład klocki Lego Tetris są kompatybilne z Lego Technic i klocki Lego ogólnie są lubiane zarówno przez chłopców, jak i przez dziewczyny. Nie wiem, czy to prawda, sami Państwo odpowiedzcie. W każdym razie taka informacja znajdowała się w tekście. Tutaj mamy nieco bardziej szczegółową analizę, które nasze narzędzie potrafi robić. W razie gdyby ktoś nie dowierzał narzędziu, może w każdej chwili wejść nieco głębiej w tekst i sprawdzić, czy rzeczywiście to narzędzie dobrze zadziałało. Nieco rzeczy technicznych, które może nie każdego będą interesować. W każdym razie chciałbym tutaj podkreślić, że nad naszym produktem pracowało porywak do 15 osób. Zainwestowano około 20 tysięcy godzin w implementację i został złożony patent na to w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie jest już to ze statusem patent pending. Jakie zastosowanie? Państwo zapewne spytacie, ponieważ wiadomo, można tak sobie robić narzędzia, ale bez zastosowań nigdy nie osiągniemy sukcesu. Pierwsze trzy to są nasze ulubione. Czytanie i analiza dokumentów z Wikileaks. Wiadomo, mało kto byłby w stanie zanalizować całą stertę dokumentów.
Ja osobiście używam Topic Marka do procesowania kanałów RSS. W ten sposób filtruję wiadomości, dzielę na co jest ważne, co jest nieważne i w ten sposób walczę z tym właśnie stosem dokumentów zalegającym na moją wolą. Oraz analiza na przykład prez releasów giełdowych. Wyjdzie prosty fakt z Topic Marków. Google kupił Motorola Mobility, a w związku z tym akcje spadły, wzrosły, sami Państwo wiecie. A takie fakty nasze narzędzie wyciągnie z tekstu. Natomiast kilka ciekawostek może powiem, ponieważ nasi użytkownicy znaleźli zastosowania, o których w życiu bym nie pomyślał. Student dziękował za ocenę bardzo dobrą, którą otrzymał, za streszczenie wygenerowane przez nasz serwis. A ktoś używał Topic Marków do sprawdzenia swoich zdolności komunikacyjnych. A ktoś generował metataki pod SEO. To jest też ciekawe zastosowanie. Oraz coś, czego kompletnie nie zrozumiałem. Ktoś przeprocesował list miłosny od swojej dziewczyny i dziękował nam za to, że tylko dzięki temu był w stanie zrozumieć list miłosny od swojej dziewczyny. No, różni ludzie są. Z naszym produktem znaleźliśmy tu kursy SeedCamp, który wygraliśmy w maju 2010. To było w Kopenhadze. Zastanawialiśmy się wtedy, co tak naprawdę dalej powinniśmy z tym robić, czy może na jakim rynku się skupić. No i w tym momencie padła decyzja, żeby spróbować zobaczyć o złoty medal i spróbować pojechać do Doliny Krzemowej, zainwestować oczywiście troszkę pieniędzy, żeby tam dotrzeć i na marketing. Dlaczego Dolina Krzemowa akurat była naszym wyborem? No, długo można by mówić, ale ja mam tutaj takie pytanie do Państwa. Tak jak tutaj siedzicie na sali, kto z Państwa w jakikolwiek sposób jest związany ze startupem? Czy ktoś tam, jak szwagier ma startup, też proszę podnieść rękę. Jak szwagier widział, że ktoś ma startup, też proszę podnieść rękę. Kto teraz, tak, bardzo dziękuję. Teraz kto z Państwa rzeczywiście współtworzy startup, jest prezesem, jakikolwiek ma funkcję w startupie? Tak, widzę, dziękuję bardzo. A teraz kto z Państwa jest inwestorem? Kto z Państwa zainwestował chociaż 1000 swoich lub 2000 złotych? Dziękuję. Po części macie Państwo odpowiedź, dlaczego nie skupiliśmy się na rynku polskim, jak i również europejskim, ponieważ jakby te statystyki jakby dowodzą, że warto to być. A dlaczego warto być do większej małej? Między innymi, capital is liquid, capital is our not, czyli można to parafrazować, że jakby pieniądze, które biegają ten świat, są mobilne, natomiast inwestorzy mniej. Dlatego czasem niestety trzeba wyjść z biura, co ma bardzo dużo zalet, wsiąść samolot, przejechać się gdzieś. I w ten sposób oto dotarliśmy do Doliny Krzemowej. Tutaj może powiem jeszcze o parę słów, jak wygląda życie Doliny Krzemowej. Nasycenie inwestorów jest bardzo duże. To nie jest tylko słynne Sandhill Road, Menlo Park, gdzie dosłownie jest ulica, od której chodzi się od drzwi do drzwi, puka ze swoim pomysłem lub też prototypem i dostaje się bądź nie zaproszony na rozmowy. To jest tak naprawdę dużo więcej organizacji, infrastruktury, która powoduje, że wszystkie te tryby dobrze ze sobą zachodzą. A łącznie z tak zwanymi coworking space, które w Polsce zaczynają powstawać. W Warszawie widziałem parę fajnych przykładów, również w Krakowie niedługo wiem, że nie ma. Może zeszły roczny? Okej, nie ma, ale czasem bywa. Mamy najlepszy programisty na świecie, a w tym momencie niestety jesteśmy dalej postrzegani jako bardziej jednostki związane z outsourcingiem. No, w skrócie można powiedzieć tania siła robocza. Wydaje mi się, że zasługujemy na coś więcej. Wydaje mi się, że czas pokazać światu, no,
Nie powiem dzisiaj Kraków, YouTube, cały świat, ale czas pokazać naprawdę się od strony również produktowej, że oprócz naprawdę rewelacyjnej kadry deweloperów, ludzi technicznych, mamy również bardzo na dobrym poziomie rzeczy około biznesowe i rzeczy związane z produktyzacją i monetyzacją, o które najczęściej inwestorzy pytają, bo inwestorów w rzeczy techniczne dużo mnie interesują niż tak naprawdę kanały sprzedaży i dystrybucji. Ja w zasadzie tyle chciałem powiedzieć. Czy są jakieś pytania? Ja mam tutaj 3 dni, także bardzo chętnie będę rozmawiał. Jeśli ktoś... Jest pytanie? Jest pytanie, super. Ja proszę o mikrofon, żeby nie było... Podchodzę. Świetnie, dziękuję bardzo. Gdzie? Pytanie...